Po kolejnej krótkiej przerwie <laughs> wracam z powrotem. Myślę, że teraz już będę częściej nagrywał. Było to związane z tym, że po prostu spółki, w których jestem, nie bardziej potrzebowałem i potrzebowałem skoncentrować się mocno na chwilę na działaniach, że tak powiem, operacyjnych. Więc teraz wracamy już do kwestii związanej z wykresami. No i zobaczcie, mam dla was taki jeden projekt, podzielę się też, jeżeli chodzi o to co robię dlatego, że jak wiesz, przez cały czas takie właśnie projekty wrzucam na również patrona i tych projektów tam w ciągu myślę ostatnich dwóch tygodni pojawiło chyba się z 20 około 15 do 20 projektów. Część ludzi już na nich mogła od momentu kiedy Zostało one tam wrzucone zrobić nawet po 50, a nawet w jednym przypadku już było ponad 100%. Więc to są takie ciekawe rzeczy, no, z małych marketów, które można faktycznie sobie zarobić. Jednym z takich projektów, który, na który chcę zwrócić Twoją uwagę w tej chwili, to jest Secret. No i krótko mówiąc powiem wam w sekrecie coś, tak? Nic więcej nie będę mówił, dlatego że po prostu zawsze trzeba zrobić tak zwane DYOR. Czyli do it, do your um, research. I teraz, jak kupicie do your research, to po prostu dowiadujecie się więcej na temat tego, co się dzieje na danym rynku. A jeżeli po prostu kupujecie, bo jakiś gość, typu Przemek, gada sobie coś na YouTubie i mówi sobie: A zobaczcie, taki fajny projekt, i wy od razu lecicie, żeby kupić go na jakiejkolwiek giełdzie, a w tym <laughs> przypadku chyba tylko na Uniswapie. Nie, przepraszam, Secret akurat jest też poza Uniswapem zresztą to też od razu możemy sobie zobaczyć, to jeżeli od razu coś takiego robicie, to później się nie dziwcie, że na przykład jakiekolwiek środki inwestowane na przykład możecie stracić. Pamiętajcie, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, to nie są porady inwestycyjne, to nie jest coś, co mówię słuchajcie, kupcie i na tym zarobicie. To są rzeczy, na które Wam mówię, zwróćcie po prostu w najbliższym czasie swoją uwagę, żebyście przestudiowali dany projekty, żebyście wiedzieli, w co inwestujecie i dlaczego inwestujecie. W ten sposób również będziecie się dowiadywać, jak... Te projekty wyglądają. Czyli, co się dzieje w ogóle na tym rynku? Dlaczego warto zainwestować w ten projekt? Co się wydarzy na tym projekcie? Co się wydarzy w przyszłości, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut? Więc to, to są tak naprawdę istotne elementy, a nie to, że ktoś wrzucił wam jakąś wrzutkę, słuchajcie, secret, i teraz w sekrecie wam powiem, musicie to kupić. No nie, no to man, to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żebyście się zapoznawali z danym projektem. I mogli je po prostu świadomie kupować. Więc zobaczcie, nawet nie na YouTube, bo już jest na Binance, już jest na Atomarsie. Więc to też bardzo fajne informacje dla nas, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Projekt już ma. No, Okej, okay. do your research. Wiecie w jaki sposób? Już wam pokazywałem to w poprzednich filmikach, jak można taki research zrobić. Lecimy więc dalej, jeżeli chodzi o przegląd, że tak powiem, rynku. Zobaczcie projekt Algorand spadku 54% od szczytu, jeżeli chodzi o ujęcie dolarowe, zaczął tutaj nam z powrotem wracać na ścieżkę wzrostów, natomiast co jest tutaj bardzo ciekawe, zobaczcie na obroty, które tutaj się pojawiły. Te obroty są dużo większe niż te, które były wcześniej. Więc zobaczymy, co się wydarzy dalej na Algorandzie. Oczywiście tutaj może być taka cofka, już przetestowanie tego poziomu i dopiero później wybicie, może wtedy to będą nam tutaj jakiś dubli Natomiast i tak, i tak w długim terminie, jeżeli ten projekt ma faktycznie urosnąć, no to dla mnie to już jest taki poziom, którym jeżeli mówię sobie, patrzę sobie też, zobaczcie na, na to wszystko, co tutaj się dzieje. Jeżeli mówię o Algorandzie, to jest to zielone światło, w sensie zielone tutaj procentiki w stosunku do Bitcoina, czyli cały rynek spada, Bitcoin spadł, no Algorand nam w tym momencie poszedł do góry. Tak samo w stosunku do Bitcoina. tak? To jest bardzo po prostu istotną rzeczą, że w momencie, kiedy nam Bitcoin spada, a coś nam zostaje, to jest dla mnie jeden z mocnych do tego, żeby takim projektem właśnie się zainteresować. No i sobie patrzę później na to, że tutaj ten wolumen jest bardzo, bardzo mocny. Więc jeżeli myślę sobie, że na przykład chciałbym zwiększyć swoją pozycję w Algorandzie, no to być może właśnie to jest taki dobry moment na to, żeby to uczynić. Patrzmy sobie dalej, jeżeli chodzi o kolejne projekty. Przejdźmy sobie oczywiście do Bitcoina, zobaczmy, jak wygląda Bitcoin. No i popatrzcie, tutaj mamy wyższy szczyt już zrobiony w tym momencie. Poprzeprowadźmy sobie tą linię troszeczkę dalej. Ta linia trendu pamiętajcie, że ta linia trendu to są też miejsce takiego w moim przypadku takiego jakby środka, tak? Czyli gdzieś gdzie ta linia to niekoniecznie musi wyznaczać szczyty. Takie kolejne, tylko wokół której te, te rzeczy będą się tutaj ciągnąć, jeżeli chodzi o wzrost, na przykład jeżeli chodzi o bitcoina. Oczywiście później z takich linii mogą być tak zwane przeskoki, no ale ja Wam tylko teraz nie będę tłumaczył, natomiast tylko W ogóle pokazuję w tej chwili, jeżeli chodzi o taką linię, która tutaj mamy. No zobaczcie, mamy kolejny tutaj poziom, który został utrzymany. Teraz to, co możemy zrobić, to znowu przetestować tutaj w, po takim wyższym szczycie kolejny. Tutaj e, kolejną linię, akurat w tym przypadku byłaby to linia, czyli koło 55, 50, tak, będą będzie to około 55 tysięcy dolarów. Tutaj ten retest mieliśmy bardzo fajnie zrobiony, co będzie pewnie lepiej widać na 4 godzinach, natomiast na świeczce dziennej po takim przebiciu na szczycie faktycznie fajnie by było, gdybyśmy tutaj na przykład zobaczyli jakiś retest no i ten retest to by mógł być tutaj na poziomie 55 tysięcy lub uwaga, nawet na poziomie niższym, czyli w tym przypadku byłoby to 50 tysięcy dolarów. Tutaj możemy sobie postawić taką horyzontalną linię i y, zobaczmy, gdzie by to dokładnie było. No, nawet słuchajcie, nawet nie 50 tysięcy dolarów, a byłoby to około 48 tysięcy dolarów. Czyli jak pamiętamy, taki dosyć ważny punkt na, y, w kwestii wzrostów na Bitcoinie, czyli 48 000 dolarów. Pierwszy to może być faktycznie te 50 tysięcy dolarów, jaki taki pułap y, psychologiczny, ale. Wydaje mi się, że nie, że raczej, jeżeli już byśmy coś tutaj mieli, to raczej te 48 tysięcy dolarów. Zobaczymy. Natomiast widzicie, Bitcoin jest bardzo, bardzo, bardzo silny, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Bitcoinie. I teraz nasze kolejne wzrosty i szczyty, które tutaj są, nie mamy tutaj czegoś takiego, że nagle RSI nam znowu wzrasta na jakieś niebotyczne poziomy, co też jest bardzo, fajnym, bardzo fajną informacją. Zobaczcie, jak tutaj to RSI wzrastało przy takich, no, powiedzmy, niedużych wzrostach nawet, wzrastało bardzo mocno, a w tej chwili to RSI jest nawet na takim ciekawym poziomie, że chodzi o kolejne wzrosty. Więc jest to dla mnie bardzo, bardzo pozytywny Znak, aczkolwiek, no, zobaczmy jeszcze tutaj na taki jeden element, który jednak nam tutaj się dzieje. Zobaczcie, kiedy RSI, te szczyty są jakby coraz niższe, no to mówimy o tak zwanym bearish. O, poczekajcie, tu się przełączyło. Jest, mówimy o tak zwanym bearish divergence. Zobaczcie, czyli tutaj cena rośnie, czyli te szczyty są, a indykator czy RSI tutaj maleje. No i krótko mówiąc, co to oznacza, że po takim bearish divergence można się spodziewać jakiegoś większego spadku. Ten bearish divergence już jakiś czas trwa, mamy tutaj kolejny, że tak powiem, szczyt, więc powiem wam, no czy Będziemy tutaj widzieć jakiś większy spadek, jest to prawdopodobne, ten, ten akurat ym, pattern można by było powiedzieć wam, nam na to wskazuje, natomiast pamiętajmy dalej, jesteśmy na rynku hossy i ta hossa już może się niedługo zakończyć, może to być dwa miesiące, nawet 4 miesiące lub tak jak niektórzy mówią będzie to super cycle, a super cycle yy, raz, że z jednej strony może być przepołowiony, Czyli właśnie, że będziemy mieć taki mini bear market można by było powiedzieć w połowie. A z, tron a z drugiej strony może być coś takiego, że po prostu będziemy mieć kontynuację wzrostów z takimi właśnie pullbackami rzędu 30 na przykład procent. No i ten super cycle może potrwać na przykład jeszcze rok lub półtora roku. Tak w tej chwili właśnie mówi się ogólnie na rynku. Natomiast mm, Mówi się, dlatego że generalnie chodzi o to, że zainteresowanie instytucjonalne zaczyna wchodzić i oni będą tworzyć tak zwane FOMO, czyli coraz więcej firm będzie wchodziło, jak coraz więcej firm będzie wchodziło, to wtedy coraz więcej będą kupowali także ludzie i firmy na rynku, nie tylko i wyłącznie OTC. Cena będzie wtedy powoli faktycznie szła do góry, będzie coraz większe zainteresowanie nie tylko i wyłącznie ulicy, ale także klientów indywidualnych. Który, których jest w tej chwili dużo, ale nie ma ich aż tak dużo, żeby tą cenę naprawdę wywindować. Czyli co to znaczy wywindować? To może doskonale Wam pokażę na przykładzie czegoś, co się ostatnio wydarzyło. No i to jest jeden z najlepszych przykładów. Jak wygląda zakończenie bańki, tak? No popatrzcie, prosto do góry. Mamy do jednego dolara, to jest chilis. No i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, tak? I teraz znowuż tutaj rozwinęliśmy, żeby Wam pokazać, jaki to był strzał, ale żeby pokazać na strukturę, to popatrzcie, mamy tutaj jakieś większe wybicie pierwsze, później znowuż jakąś większą taką fazę, można już powiedzieć, tutaj w tym miejscu akumulacji, aczkolwiek to, to wtedy nie wyglądało na akumulację, ale jak sobie zmniejszymy, to wygląda, tak? Później są już kolejne wybicie tak, to mieliśmy 15 centów, zobaczcie, znowuż tutaj pullback i kolejne wybicie, już na dużo większy poziom, 30 centów to było, tak, znowuż tutaj jakiś pullback i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło, jaka strzała do góry. Czyli zobaczcie, tutaj było poziom około, czekajcie, bo na świeczkach 4 godzinach to było widać, ale gdzieś tutaj się jeszcze to zatrzymało, 50-55 centów, i później poleciało do góry do prawie dolara. Zobaczcie, i to, co wam kiedyko, kiedyś mówiłem, jeżeli coś ma poziom psychologiczny, na przykład właśnie tak jak tutaj można to doskonale zauważyć, no to tutaj poziom psychologiczny był dolar, no to co ludzie zrobili? Nie ustawiali się na dolarze, tylko dużo ludzi już ustawiało sprzedaż na 97 w tym przypadku centów. No i to jest doskonały przykład. Moim zdaniem, już takiego zakończenia bańki na Chilizie. co to znaczy bańki? Oczywiście bańki takiej krótkoterminowej, czyli, czyli krótkoterminowej. No jeżeli mamy hossę i tutaj mamy pullback na poziomie 44%, no to to jest pierwszy pullback. Może być jeszcze kolejny pullback i ten pullback na przykład tutaj na Chilizie, na przykład, mógłby być właśnie do poziomu 50 centów, co zresztą tutaj już było. Ale tutaj, tak jak patrzymy na wykres, do poziomu 40 centów, a później do poziomu tutaj znowuż mogłoby być kolejne odbicie, i później znowuż powrót gdzieś w okolicach 25. Bo tam by chyba dobrze pamiętam, przy 30 centach się to odbiło. 25-30 centów taki zakres by mógł się tutaj wytworzyć. No i wtedy byśmy zamknęli strukturę wzrostową, właśnie na chilizie, i od tego momentu można by było już. Kolejną fazę, że tak powiem, swojej akumulacji, czyli za rozpocząć, jeżeli chodzi o ten projekt. I to jest dokładny przykład, jak powinna się zakończyć właśnie bańka, czyli taka prosta, pionowa świeca w dół, w dół, przepraszam, w górę i tak samo będziemy spodziewać się tego właśnie na Bitcoinie, kiedy będzie się kończyła ta faza. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ludzie wchodzą i mówią, wow, czyli wszyscy zaczynają kupować, ale dosłownie wszyscy. I oni wtedy pytają się, czy to warto kupić. A ja mówię, to warto już. Sprzedawać, czyli na przykład część ludzi sprzedaje już tu, później tu, później tu, a później dopiero zastanawia się, w którym momencie zacząć fazę kolejną akumulacji, jeżeli chodzi o taki projekt, żeby zrobić tak duże gainsy, czyli zwroty. Więc to jest mega istotne, żebyście się nie łapali na to, że wchodzicie na jakiś projekt, bo on już urósł, bo on jeszcze będzie rósł, nic nie rośnie w nieskończoność, każdy projekt ma swoją strukturę. Tutaj mamy przepiękny po prostu. Um, wygląd takiej struktury właśnie wzrostowej, zakończenia moim zdaniem już tutaj bańki. Zobaczymy. Ten projekt ma jednak swój duży hype, więc może będzie jeszcze bardziej pionowa świeca. Zdarzało się pewnie. A że to jest projekt sportowy, powiem Wam, no. Może być różnie, natomiast ja na 100% jeszcze nie będę w tej chwili wchodził. Minęło mnie to wszystko, co tutaj było. Niestety rozmawiałem o tym projekcie, mówię, dobra, przyjrzę się, chcę w niego wejść i tak dalej, ale nie znalazłem na niego, fizy, znalazłem chwilę na jakieś inne różne rzeczy, nie na za akurat, natomiast jeżeli będę chciał w niego wejść, a pewnie będę chciał, to właśnie będę czekał gdzieś pewnie na te okolice tutaj, czyli mniej więcej od 20 do 40 centów, to będą okolice, które mnie będą interesowały na to, żeby wejść w ten projekt, jeżeli chodzi o kwestię inwestycyjną. No dobrze, czyli to mamy takie zakończenie bańki i to będziemy na coś takiego czekać. Dlaczego? Bo to sygnalizuje właśnie przyrost ulicy, która kupuje po każdej cenie, bo oni chcą się załapać, bo to rośnie i tak dalej. I wtedy wszyscy twoje znajomi się odzywają i mówią, Przemek, bo to jeszcze urośnie, nie wiadomo do jakich celów. Jeżeli oni się do Ciebie odzywają i mówią, no słuchaj, zainteresowało mnie to, chcę zobaczyć co i jak, m, możesz mi coś więcej powiedzieć, to jest jeszcze według mnie ok. Ale jeżeli tu już jest taka euforia właśnie, że Jezus Przemek, bo to kosztuje już na przykład 220 tysięcy złotych, a ja nie chcę, żeby kosztowało więcej, to to będzie właśnie koniec takiej bańki. Czyli już ludzie na takim olbrzymim hype emocjonalnym będą do Ciebie przychodzić. To właśnie było w 2017 Roku. Na razie to, co w tej chwili widać, tu ludzie spokojnie przychodzą, szukają inwestycji, chcą na tym oczywiście zarobić, szukają możliwości, ale takiej jeszcze nazwijmy to racjonalnej, natomiast nie szukają takiego hype'ów jeszcze, jeżeli chodzi o wchodzenie. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji. Pewnie z waszych obserwacji znajdziecie też wiele osób, które na takim hypie już przychodzą, ale tutaj chodzi też o tą statystykę, czyli liczbę, bo takich, wiecie, osób, które przychodzą, mówiłem, można na tym zarobić od już jutro? Tak, zdarza się oczywiście. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o przegląd. Kro, znowuż dalej będę o, o tym projekcie mówił, dlatego, że mówiłem już o nim przy 5-6 centach. Jeżeli chodzi o zainteresowanie się nim, niedługo wchodzi mainnet. Jeżeli dobrze pamiętam, oparty jest ten projekt w ekosystemie Kosmos i kolejna rzecz, która tutaj jest, to oni zaczęli palić z tego, co pamiętam już Kro. Kiedyś wcześniej była ich ilość ich nieograniczona, a zobaczcie. Ta informacja też o paleniu i o pewnych zmianach na KRO spowodowała też olbrzymie tutaj przyrosty, jeżeli chodzi o trading. Moim zdaniem tutaj to będzie dalej akurat ten projekt rusu i ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem tego projektu. Jak wiecie, KRO już dawno, dawno temu kupiłem. Za każdym razem dostaję KRO przy każdym swoim zakupie, więc jestem zainteresowany, żeby ten projekt przez cały czas również ruszył. Natomiast patrząc po prostu na to, jak to wygląda nawet na wykresie, wydaje mi się, że będzie to bardzo dobry też moment moment Na to, żeby zwiększyć swoją pozycję, co pewnie dzisiaj uczynię. Ok, idźmy dalej, jeżeli chodzi o kolejne projekty, te, które mówię tutaj, bo są oczywiście też projekty, które tylko i wyłącznie omawiam właśnie na patronie. I tutaj wam przypomnę tylko i wyłącznie jest sobie patron, czyli patreon.com jest tam mój, moje konto Crypto Sensei i tutaj mamy już 35 osób, które są patronami i tutaj nawet jeżeli na YouTubie nie nagrywam jakichś rzeczy, to przez cały czas, praktycznie codziennie, co drugi dzień wrzucam jakieś informacje, odpowiadam właśnie przede wszystkim tutaj na pytania, które są na, dla patronów, którzy są u mnie, że tak powiem, patronami, moimi patronami, moimi nie z ale patronami, którzy wspierają, jakby ten kanał, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj przejdźmy sobie do kolejnego dużego projektu o czymś, co już kilka razy mówiłem. Dot dot najprawdopodobniej, jeżeli tutaj będzie, to być może jakiś leki jeszcze um, przetestowanie jakiegoś niższego poziomu. Natomiast yy, co chcę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o Dota, najprawdopodobniej Dot i Kusama, to są projekty, które w najbliższym czasie będą jeszcze wieńczyły swoje sukcesy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej widzieliśmy właśnie na projekcie Kro, między innymi przy budowaniu takiej struktury wzrostowej, no mamy tutaj powiedzmy jakieś wybicie. Później drugie, zobaczcie, bardzo mocny retest, ale to chyba tylko dlatego, że to był Kraken. Natomiast nie, my, nie mieliśmy czegoś takiego na docie, a najprawdopodobniej na docie będziemy to również mieć. I teraz kiedy to nastąpi? Nastąpi to najprawdopodobniej w związku z tak zwanymi aukcjami parachainowymi, parachainowymi czyli jeżeli chodzi o wejście poszczególnych projektów właśnie do e, projektu, końcowo do projektu dot, polki dot, to jest bardzo ważne. Najprawdopodobniej te projekty będą właśnie skoncentrowały u siebie bardzo dużą ilość dotów, dlatego że na tych aukcjach one muszą mieć w takich randomowych snapshotach swoją największą ilość, żeby te projekty miały, mogły zaistnieć, właśnie na Polsce. I tam mamy 100 miejsc, jeżeli chodzi o te projekty. Z tego co pamiętam, to co dwa tygodnie będą się odbywały takie licytacje, czyli co dwa tygodnie mniej więcej będzie nowe miejsce, nowy slot, i to będzie jakiś czas trwało. Więc w tym momencie możemy się spodziewać tego, że projekty będą raz, że skupowały właśnie Polka DOT na rynku, a dwa, jeżeli dobrze pamiętam, polka DOT, która zostaje skupiona i zostaje w takim projekcie, który wygra, to jeżeli, no znowu dobrze pamiętam, to jest 6 miesięcy na to, że te projekty, czy ta, ta polka DOT musi być tam zastejkowana, jakby, tak? Czyli nie można jej ruszyć. To jest tak zwany list time i on jest od 6 do 2 lat. Od 6 miesięcy do 2 lat. Jeżeli dobrze pamiętam, natomiast to jest do weryfikacji. Natomiast 6 miesięcy tutaj tak już jest wystarczająco, czyli oni wchodzą, muszą mieć sporą ilość polki dot. I co więcej, jeszcze jest jeszcze ciekawa rzecz, że na przykład jeżeli Ty masz Polkę DOT, możesz ty do takiego projektu, który ty wspierasz, użyczyć taką Polkę DOT, i kiedy ją użyczasz, to projekt będzie później ci dawał tokeny właśnie za ten projekt, czyli jakby taki właśnie to, nazwijmy to odsetki w ich tokenie. Więc to też jest bardzo fajna rzecz, że właśnie community będzie dawało doty, też również do poszczególnych projektów, żeby zwiększyć tą pulę i szansę na wygraną danego projektu, ale nie ukrywajmy też, żeby to nastąpiło to nastąpi skup. Polki Dot na rynku, co spowoduje wystrzał ceny. Myślę, że do 100 dolarów jesteśmy w stanie dojść spokojnie na polce Dot, co dałoby nam mniej więcej około 3x od tego momentu. Więc to jest coś, co może nastąpić, słuchajcie, w bardzo niedługim czasie. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. O poradę inwestycyjną musicie się zwracać do osoby, która ma papiery doradcy inwestycyjnego. Ja takim osobą nie jestem. Ja tylko i wyłącznie przekazuję Wam informacje, newsy ze świata kryptowalut. I pamiętajcie zawsze, do your own research i DYOR. I idziemy dalej. Kolejnym z takich projektów, który jest, o którym mówiłem, jeszcze tutaj na niskich poziomach, to jest Engine. Engine był mimo takiego wystrzału, powiem Wam... To, co się dzieje ogólnie w sieci, może spowodować, że ten projekt jeszcze bardziej wystrzeli. To będzie oczywiście końcówka. Więc jeżeli ktoś nie ma engine'a, to ja nie wiem, czy bym wchodził jeszcze w niego, dlatego że tutaj ja bym go już sprzedawał. To znaczy, ja już tutaj wchodziłem wcześniej i ja tutaj zamierzam go sprzedawać, a nie kupować. Inny projekt, na który moim zdaniem warto też zwrócić uwagę, to jest e-gold, czyli krótko mówiąc Elrond e-gold, czy jego ticker Elrond, czyli pełna nazwa. To jest właśnie, zobaczcie, jak ten projekt tutaj bardzo fajnie wygląda. On wszedł nam tutaj już, mamy po taką fazę korekcyjną, mamy przetestowanie tego tutaj spadku i najprawdopodobniej, jeżeli tu już jest samo dno, to będziemy widzieć mocne odbicie. I zobaczmy, jak to wygląda na dolarze. Na dolarze możemy mieć jeszcze jednak tutaj jakiś niższy poziom. Jak ja wam wcześniej mówiłem, poziom 100 dolarów dla mnie dla Elronda jest dobry. Najlepszy poziom to jest dla mnie 70 dolarów, to są te okolice, więc jeżeli tutaj to spadnie, to na pewno będę jeszcze więcej dokupywał jeżeli tutaj spadnie nawet do tych 100 dolarów czy 105 dolarów, to są bardzo dobre poziomy, też moim zdaniem na odkupienie Elronda czy dokupienie Elronda i powoli można też uśredniać krótko mówiąc jego pozycję. Oki dołki. Słuchajcie, mamy Ignisa. Ignisa mówiliśmy o nim przy poziomie 100 satów. Więc jeżeli ktoś zainwestował jednego całego bitcoina na poziomie 100 satów, to w tym momencie ma już go dwa. I zobaczcie, tutaj mamy taki bardzo ładny poziom, który został już dawno temu wyznaczony. Najprawdopodobniej będziemy go właśnie w tej chwili przebijać. Kiedy go przebijemy, Ignis poszybuje. Moim zdaniem, pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, poszybuje i zobaczymy go pewnie gdzieś na poziomie około 1200 SATów, czyli to by było od tego poziomu mniej więcej na poziomie 7X, co jest bardzo możliwe, dlatego że Ignis jest bardzo niedocenionym w tej chwili projektem, jeżeli chodzi o samą jego cenę. Tak? Natomiast to, co się na nim dzieje, to są bardzo ciekawe rzeczy ale cena nie odzwierciedla tego co tam jest, więc myślę, że taki ignis właśnie w tym momencie może nam już powoli tutaj właśnie wystrzelić, przebić tam ten poziom. Który tutaj jest, później go pewnie przetestować i zacząć nam ride gdzieś do poziomu około 1200 satoshi. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja na pewno go trzymam gdzieś, myślę, słuchajcie, do poziomu 500 satoshi'ch To będzie taki poziom, od którego bym pewnie gdziekolwiek zaczynał sprzedawać to moją część bitcoina, którą zainwestowałem tutaj, właśnie, żeby zwiększyć bitka. Więc trzymam to przez cały czas i nawet jeżeli tutaj widzieliście to jakieś pullbacki, były coś w tym ja wiedziałem, że to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby zainwestować bitka. Zobaczymy, tu mamy bardzo silny, zobaczcie, tu jest bardzo silny opór. Tu w tym miejscu będzie... Będzie bardzo silny opór, czyli około 290 Satoshis. Bardzo, bardzo silny próg do przybicia. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Najprawdopodobniej, jeżeli pójdzie, to pójdzie albo bardzo mocno, albo będziemy się tutaj chwilę bawić. Co to znaczy bawić? Czyli przebijemy to, dojdziemy gdzieś właśnie do tego momentu i odbijemy. I wtedy będziemy tutaj albo zwiększać swoją pozycję, przybliżając się do tego progu, żeby go później w końcu przebić. Jeżeli go przebijemy, to wzrosty będą tutaj, według mnie, już bardzo szybkie. No ale to znowu już kwestia cierpliwości i pewnie gdzieś jakiejś po drodze realizacji dla Was zysków. Idźmy dalej. Kolejny projekt, który się tak, że tak powiem, powoli, powoli wdrapuje na swoje wyżyny, to jest Litecoin. Powoli, no bo zobaczcie, po dużym wzroście, bardzo duży tutaj pullback. Później mamy znowuż tutaj podbicie do naszego poziomu. No i teraz nabiera moim zdaniem siłę, żeby właśnie tutaj wystrzelić. No i to może się wydarzyć w przeciągu najbliższego tygodnia. Zobaczymy. Możemy tutaj sobie zapisać. Mamy 15 marzec, czyli gdzieś do 22 marca powinniśmy zobaczyć poziomy powyżej 300 dolarów. Zobaczymy, czy tak będzie. To jest jakieś moje przewidywanie tego, co się wydarzy. Oczywiście mocno to będzie zależało też od tego, co się wydarzy na Bitcoina, bo jeżeli Bitcoin zacznie spadać, no to wiecie, Litecoin nie poleci do góry tak bardzo. Aczkolwiek gdzieś ta korelacja w stosunku do Bitcoina, ona też powinna zostać załamana. Czyli kiedy Bitcoin zacznie spadać, Litecoin tutaj też powinien zacząć wybijać i musi przebić tą linię trendu, którą tutaj widzicie. No, na to czekam już od jakiegoś czasu. Myślałem, że to akurat na Litecoin nie pójdzie szybciej, no ale. Czyżby znowuż było tak, że Litecoin zostanie na sam koniec, jeżeli chodzi o wybicie? No zobaczymy. No i zobaczcie na kolejny projekt Matic, który przepięknie nam tutaj powybijał poziomy. Czy to jest zakończenie? Wydaje się, że nie. Bo mamy mocny wzrost na Maticu, ale czy to jest jego zakończenie? Wydaje mi się, że jeszcze to nie jest zakończenie. Natomiast tak, ja już jak pamiętacie przy 20 chyba kilku centach Tutaj zapewniłem sobie zwrot mojego wkładu na 100% teraz e, to są takie poziomy, przy których już mogę czekać na kolejne wybicie, no i zobaczymy do jakiego poziomu on dojdzie, może dojść podobnie jak Chilis czyli tutaj właśnie do jednego dolara i tutaj dopiero zawrócić. Czyli byłby tutaj mocny taki wzrost, ona prawie praktycznie narysowany już zobaczcie, mocny tutaj wzrost do jednego dolara, no i później jakiś tam pullback, coś w tym rodzaju, i pewnie gdzieś zakończenie struktury i później tutaj znowu kolejny moment na wchodzenie w materiał. Matica. Natomiast zobaczymy, co się wydarzy. Ja na pewno będę sprzedawał gdzieś tego Matika odpowiednio poziomu 70 centów. Tą resztkę, którą zostawiłem sobie na tak zwany zysk. No i osoby, które zainwestowały swoje dolary, bo jeszcze nie, nie tyle co Bitcoiny, ale dolary w Coin są pewnie bardzo zadowolone. saya Coin wszedł do pierwszej setki. Jeżeli chodzi o projekty, zobaczmy, jak to właśnie wygląda na samym dolarze. Nie na, nie na Bitcoinie, ale na samym dolarze. Więc myślę, że osoby, które zainwestowały właśnie w coin są bardzo, bardzo zadowolone. Popatrzcie, ja mówiłem o tym projekcie gdzieś od grudnia zeszłego roku. Czyli grudzień zeszłego roku. Powiedzmy, niech będzie nawet tu, 29 grudnia. OK. No, jeszcze to sobie musimy zmierzyć dokładniej. Na ten moment mamy 236%. Czy to koniec dla Sayacoina, moim zdaniem, nie zobaczymy tylko, czy on tutaj ma już podwójny top i tutaj zrobi nam jakiś retest, czy po prostu już od tego momentu nam poleci do góry. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, jest szansa na to, żeby Coin, gdzie ma dosyć fajną w tej chwili społeczności taki ruch na ym, mediach społecznościowych, jest szansa na to, żeby ten Coin właśnie w tym momencie zaczął się wybijać. Okej, okay, to było omówienie kilku projektów, a teraz przejdźmy sobie jeszcze do wiadomości, które dla Was dzisiaj przygotowałem. 30% rezydentów, czyli um, Boże, nie rezydentów, tylko obywateli UK odczuwa, że minął ich, że tak powiem, ten statek związany z bitcoinem. Co to może oznaczać? Czyli oni żałują, że nie kupili bitcoina. Co to może oznaczać, że najprawdopodobniej będą szukali wszystkiego innego niż bitcoin? i innej swojej szansy w kryptowalutach, czyli będą szukali mniejszych market capów. Popatrzą sobie na Ether, popatrzą sobie na Polkadot, popatrzą sobie na Awe, na Elronda i na kika jeszcze, na Linka sobie popatrzą. I to są projekty, które w najbliższym czasie mogą rosnąć. Biorąc pod uwagę właśnie wynik takiego badania. Michael Saylor nie próżnuje, kolejny zakup 15 milionów za 15 milionów, czyli cena rośnie do góry, a Michael Saylor robi co? kontynuuje swoje DCA, czyli uśrednianie ceny zakupu. Mega, mega podoba mi się to, co ten robi dla całej społeczności kryptowalut. CZ w związku z tym, co się działo w stosunku do Binance, jeżeli chodzi o rząd amerykański, mówi, że to jest tylko i wyłącznie próba takiego fadu, czyli Negatywnej informacji na rynku, i żeby się tym krótko mówiąc, nie przejmować, ja do tego właśnie dokładnie tak samo podchodzę w tym momencie i patrzę, że to mogła być próba jakiegoś takiego, wiecie, shake. Tak? Shake the tree, czyli właśnie, żeby słabe ręce spuściły swoje bitcoiny. Projekt Reef, o którym mówił Phil, konieczny, jak pamiętacie, część z nich, część z was pewnie go kupiła, dostał dofinansowanie 20 milionów z Alamedy. No i kontynuuje i będzie kontynuowało swój rozwój, co jest bardzo, bardzo pozytywną informacją dla tego projektu. Ja Riffa oczywiście mam i będę go trzymał aż do jakiegoś naprawdę większego wzrostu. Zobaczcie, nawet tutaj mamy, tak w opisie w takim nazwijmy to wykresowym, że Polka DOT zmierza do swojego kolejnego wyższego poziomu przekroczenia 40 dolarów, co w związku z tym co mówiliśmy, odnośnie właśnie tych parachainów, czyli tych aukcji na parachainach, no fajnie się też zbiega z tym, co widzimy na wykresie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest w Polsce DOT, a chciałby być, to być może jest to bardzo fajny moment na to, żeby wejść, pamiętajcie, nie jest to parada inwestycyjna. Natomiast moja obserwacja tego, co się dzieje na rynku. W rosnących napięciach pomiędzy górnikami a IT, projektem Ethereum czy fundacją Ethereum e, mamy nową propozycję, która mówi o tym, żeby zwiększyć nagrodę za blok, który jest wykopany. Ja tego zupełnie nie rozumiem, dlatego że górnicy, według moich obliczeń, zarabiają naprawdę kupę siana w tej chwili na tym, co się dzieje, a oni mówią, że to ich ograniczy, jeżeli chodzi o zarobki. No tego nie, nie za bardzo kumam. Kumam na przykład to, że za półtora roku już nie będzie górników na Ethereum. W, na 99%, chyba, że coś się zmieni, dlatego, że jak przejdziemy na Ethereum 2.0, to jest Proof of Stake, a nie Proof of Work, a górnicy są tylko tam, gdzie jest Proof of Work. Więc Bitcoin na pewno zostanie na Proof of Work. Pytanie, co się wydarzy właśnie, jeżeli chodzi o Ethereum. Ethereum w 99% szansa jest na to, że po prostu przejdzie na tylko i wyłącznie Proof of Stake, bez żadnego Proof of Work, więc wtedy górników w ogóle nie będzie w tym systemie. Jeżeli ktoś z Was w ogóle inwestuje w koparki, to pamiętajcie, że taki no, ten próg funkcjonowania to jest mniej więcej półtora roku. Więc jeżeli kupujecie koparki i myślicie, że Wam się to zwróci w przeciągu na przykład dwóch lat, to na, obecną, na obecny moment jest to pewnie około 10 miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Zwrot z takiej inwestycji przy obecnej cenie, natomiast cena najprawdopodobniej wzrośnie, ale to i tak mamy dalej, pamiętajcie, półtora roku, że ta koparka Wam będzie no, kopała i zarabiała jakikolwiek Ethereum, dlatego że po półtora roku nie będzie. Będzie gdzie kopać, i będziecie mogli, na przykład, sobie pewnie kopać na Ethereum Classic, czyli tam zostanie ten proof of work najprawdopodobniej, i, i tyle. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby to też uwzględnić przy takich inwestycjach, właśnie w koparki. I na samym końcu zostawiłem bardzo taką fajną wiadomość: blockchain może ostemplować wiadomości fejkowe i odbudować. Trust czy zaufania w stosunku do mass mediów. Jak wiecie, mass media w tej chwili to jest wielkie gówno tak naprawdę, jeden ściek, jeżeli chodzi o informacje, i te informacje w żaden sposób nie są sprawdzane, wetowane itd. I to powoduje bardzo, bardzo duży problem. I to, co te, w tej chwili możemy zrobić, to właśnie możemy wrzucić te media ogólnie. Jak wszystko można wrócić do blockchaina, tak naprawdę, ale to będzie powodowało, że będziemy mieć oznaczone wiadomości, które są fajkowe, a które nie. I to, my, według mnie, będzie bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o to, co, czym jesteśmy na co dzień karmieni. Bo, jak wiecie, taka propaganda polska, która w tej chwili jest, no to jest po prostu sama ściema. No, sorry, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć tego inaczej. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o telewizji polskiej, ale mówię ogólnie o tym, co się dzieje w mediach na całym świecie. No I warto by było, żeby tu ludzie decydowali o tym, powiedzmy, że ludzie decydowali o tym, co informacją jest prawdziwą, a co nie, w jaki sposób weryfikować te informacje. No i myślę, że w momencie, kiedy przejdziemy właśnie w mediach na blockchain, to w tym momencie będziemy wiedzieć, że informacje, które są nam podawane, są zweryfikowanymi wiadomościami, a nie tywymi. Jak pamiętacie? Kilka lat temu, nawet na rynek, wszedł aż dziennik, który pokazywał totalnie bullshitowe wiadomości, właśnie te, te, tworząc jakby memy tego, co się dzieje w mediach i tego, co się dzieje poza mediami. No i potrzebujemy czegoś takiego. Potrzebujemy tego. Tak samo są różnego rodzaju programy, które mówią, które zdjęcia, które filmy są fakeowe i tak dalej. A jak wiesz, w tej chwili przy deepfake'u, no każdy może nagrać sobie naprawdę bardzo dobrej jakości już film, gdzie pokazuje, że jest zupełnie inną osobą, więc. Okej, okay, więc to, to są mega potrzebne rzeczy, i blockchain tutaj jest w stanie na pewno nam dowieść właśnie rozwiązanie takiej postaci, która zatrzyma nam tą prawdę, którą powinniśmy słyszeć na co dzień. Więc jeżeli Wy uważacie podobnie, proszę was, lajkujcie ten kanał, zasubskrybujcie ten kanał, lajkujcie te, te, te filmiki, które daję. Komentujcie ja zostawiajcie swoje pytania. Ja wiem, że ostatnio mało na nie odpowiadałem, ale mówię, tak jak wcześniej działalność operacyjna w spółkach potrzebowałem tam więcej czasu przeznaczyć niż tutaj. Natomiast przez cały czas o patronów, jak patronowie są wśród Was, to możecie powiedzieć, że przez cały czas o was dbam, bo co chwilę Wam coś rzucam. Natomiast na nagrywanie filmików po prostu nie miałem czasu, to zajmuje chwilę na nagranie, na obrobienie tego. Więc no, na chwilę obecną wcześniej to zastopowałem, a teraz do tego z powrotem wracam już mając trochę więcej czasu. Tak i przypominam jeszcze jedną rzecz, że pamiętajcie. Że Codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w Kulka Cafe. Tutaj jest kalendarz, kiedy mnie nie będzie albo kiedy będę, można się ze mną spotkać i o kryptowalutach porozmawiać. Trzymajcie się, życzę Wam znowu zielonych tabelek i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to wrzucajcie je i będę na nie odpowiadał. Trzymajcie się, cześć.